Cześć, witam was w kolejnym odcinku poświęconym edycji zdjęć. Dzisiaj chcę wam pokazać, w jaki sposób możecie w Photoshopie połączyć dwie ekspozycje po to, żeby uzyskać większą głębię ostrości w kadrze. Dwa kadry, które mają punkt fokusu w dwóch różnych miejscach i następnie połączenie tych dwóch kadrów w Photoshopie za pomocą bardzo prostej techniki. Zapraszam. Często zdarza się nam taka sytuacja, kiedy chcemy mieć ostry pierwszy plan w fotografii krajobrazu, a drugi plan jest na tyle daleko, że nawet przy mocnym domknięciu przysłony, ten drugi plan nie będzie taki ostry, jakbyśmy chcieli. Co więcej, jeżeli będziemy bardziej chcieli domykać przysłonę, gdzieś od 16 do 22 w tym przedziale, będą się nam objawiały na kadrze defekty obiektywów wynikające właśnie z tego, że przy mocniej domkniętej przysłonie ten obiektyw nie pracuje optymalnie, ta optyka zaczyna ujawniać swoje wady, więc wtedy lepiej jest wykonać prostego braketa Dwie ekspozycje, trzy ekspozycje, i połączyć te ekspozycje następnie w Photoshopie. W tej chwili wskoczmy do Lightrooma. Ja chcę wam pokazać dwa kadry, które dzisiaj wykorzystam do tego poradnika. To, jest, to są zdjęcia, czy to jest zdjęcie, dwie ekspozycje z ostatniego fotografowania nad narwią. I tak jak widzicie, na jednej z tych ekspozycji mam ładny pierwszy plan. Te fioletowe kwiaty, które chciałbym właśnie wykorzystać jako mocny punkt w kadrze. Natomiast jak widzicie, drugi plan jest dość mocno rozmyty, a to jest druga ekspozycja, w której ten drugi plan jest już znacznie ostrzejszy, ale jak widzicie, na pierwszym planie niestety ta ostrość zniknęła. W przypadku tego kadru ostrość poszła tutaj mniej więcej w te punkty, natomiast w przypadku tego kadru oczywiście ostrość poszła tu w te okolice. Jak widzicie, zdjęcie zostało wykonane przy przysłonie 8, przy której mój obiektyw 24 Pracuje optymalnie. 8, 9 do 11 ten obiektyw zachowuje się jak najbardziej poprawnie. No i teraz, jak możemy połączyć te ekspozycje? Tych technik jest kilka, natomiast ja Wam chcę pokażeć, pokazać taką najprostszą. Tu jeszcze zobaczycie jedną rzecz, która. Być może was trochę zastanawia. Ogniskowa jest 105 mm i jak widzicie w momencie kiedy przechodzę z kadru do kadru, niestety, ale nieco inaczej wygląda mój kadr. To zjawisko wynika z tego, że w momencie kiedy zmieniamy punkt fokusu, dzieje się takie zjawisko, jak które nazywa się po angielsku lens briefing czy też focus briefing. To jest zjawisko, które Wynika z tego, że zmieniając punkt fokusu w obiektywie, soczewki sobie pracują i niestety, ale następuje właśnie tak zwane zjawisko oddychania, co powoduje, że nieco zmienia nam się nasz kadr. I niestety, ale w zależności od obiektywu, to zjawisko może być mniej lub bardziej widoczne. Tutaj ta różnica jest niewielka, ale przy niektórych obiektywach, wierzcie mi, potrafi być gigantyczna, i następnie mamy problem z tym, żeby to. Złożyć. O tym czym jest ten lens briefing powiem wam przy jakiejś innej okazji, natomiast, żeby to wytłumaczyć, trzeba to pokazać na konkretnych przykładach. Dzisiaj poradzimy sobie z tym w bardzo prosty sposób. Teraz otwieramy, zaznaczam te dwie warstwy w Lightroomie, one są już po wstępnej obróbce i wybieram sobie opcję Edit in Adobe Photoshop i następnie Open As Layers in Photoshop. Te dwie ekspozycje otworzymy sobie w tej chwili w Photoshopie jako warstwy, no i spróbujemy je sobie połączyć tak, żeby mieć tą głębię ostrości maksymalnie dużą, wykorzystując właśnie te dwa moje kadry. Jak widzicie, w tej chwili te dwa kadry zostały w Photoshopie już otwarte. No i popatrzmy. Na górze mamy na górnej warstwie mamy kadr, na którym ostrość jest w drugim planie, na tej dolnej warstwie mamy kadr, w którym ostrość jest w pierwszym planie. W pierwszej kolejności, ponieważ no tak jak widać, ten te kadry nie są takie same właśnie ze względu na to zjawisko e, oddychania naszego obiektywu. Zaznaczam sobie dwie warstwy i ponieważ pogoda była bezwietrzna, więc tutaj nie będzie żadnych niespodzianek, wybieram opcję Edit, a następnie Auto Align Layers i w trybie Auto. Wyrównujemy sobie te dwie warstwy, jak widzicie nastąpiło minimalne przesunięcie tej górnej warstwy, ale już w tej chwili tego migotania, tego migotania nie mamy, więc wszystko jest jak najbardziej ok. Żeby sobie te dwie warstwy już dobrze uporządkować, ja nacisnę tylko kombinację klawiszy Command lub Control minus, żeby to zdjęcie mi się mieściło w kadrze. Przepraszam, na ekranie, wybiorę sobie kropa, yy, wybiorę sobie ratio i spróbujemy to zdjęcie troszeczkę skropować, żeby pozbyć się tego, co jest na nim niepotrzebne, czyli fragmentu z tego drugiego kadru. No i teraz, jak już widzicie, nasze kadry są poprawne. No i cóż, i teraz z tej górnej warstwy chciałbym wykorzystać ten ostry fragment, który jest właśnie na na tej górnej warstwie, a z tej dolnej, chciałbym zabrać sobie przede wszystkim to. Jeśli chodzi o tą wodę, ona mi bardzo nie przeszkadza. Ona jest i tak, i tak dosyć przyjemnie rozmyta. To zdjęcie było robione na dosyć długim czasie, więc dlatego nie robiłem tutaj trzeciej ekspozycji, bo chciałem zostawić sobie tą wodę właśnie ładnie rozmytą i to mi jak najbardziej odpowiada. I teraz, jak możemy sobie te dwie warstwy w prosty sposób połączyć? Żeby to zrobić, Przede wszystkim na tej górnej warstwie nakładamy maskę. Maskę białą, czyli ta maska pokazuje nam wszystko, co jest na tej górnej warstwie. Wybieramy przycisk G na klawiaturze, żeby włączyć gradient tula. No i teraz musimy narysować ten gradient w taki sposób, żeby przykryć z tej górnej warstwy to wszystko, co jest nieostre, więc ten gradient powinien się nam skończyć gdzieś tutaj, w tym miejscu. Gradient jest od koloru czarnego do białego, więc jeżeli chcemy zakryć ten dół, to ciągniemy nasz gradient od dołu do góry. I popatrzcie, ja w tej chwili ten gradient sobie przeciągnąłem o może jeszcze troszeczkę dalej. No i teraz, jak widzicie. Ten mój kadr, zamiast mieć rozmyty ten drugi plan, ma już ten drugi plan ostry. Przepraszam, bo teraz ten gradient mi się tutaj troszeczkę przesunął, o w ten sposób. I to jest właściwie wszystko, co musimy zrobić, żeby żeby tą, te dwie warstwy w ten sposób połączyć. Ja na razie usunę ten, tą maskę. I pokażę Wam drugą technikę, którą możecie to, 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 to sam, tą samą operację wykonać. Mianowicie, znowu, wybieramy sobie maskę na tej górnej warstwie i chcemy zamaskować ten obszar, powiedzmy mniej więcej do tego, do tego miejsca kadru. Co możemy zrobić zamiast gradient tula? Wybieramy B od brush, czyli nasz pędzel i ustawiamy sobie flow, powiedzmy na 100%, znaczy nie powiedzmy, a na 100% i popatrzcie dużym pędzlem, który jest miękki, ważne żeby on miał twardość równą 0 i zobaczcie, w tym momencie jedyne co robimy to rysujemy sobie naszym pędzlem, czyli zakrywamy fragment tego górnego kadru, który jest rozmyty, jednocześnie odkrywając to, co jest w tym naszym dolnym kadrze. Ostre. I de facto uzyskujemy dokładnie ten sam efekt. No i mamy już nasze zdjęcie, które ma znacznie większą głębi ostrości, a jednocześnie dzięki temu, że obie ekspozycje były wykonane na przysłonie. 8, 9, 10, nie na tych mocno domkniętych przysłonach od 16 gdzieś do 22. No to ta, ta ten nasz kadr nie, na tym naszym kadrze nie ujawniają się wady optyczne naszych obiektywów. Tak, tak zblendowane dwie ekspozycje możemy zaznaczyć, wciskając. Shift i ten folderek tutaj albo klawisz Command-G możemy lub Control-G możemy je połączyć w grupę, nazwać tą grupę Blend, a następnie wciskając kombinację klawiszy Shift Alt-Command-E lub Shift Alt-Control-E na pececie, Połączyć te dwie warstwy w jedną, na której dalej już będziemy sobie pracowali, i na przykład, żeby to zdjęcie już sobie nazwijmy to dokończyć, możemy użyć prostego filtra Camera RAF. Ten filtr nam się otworzy. Ja go muszę przeciągnąć tylko. Z, drugiej, z drugiego ekranu, on nam się otworzy w postaci Adobe Camera Raw no i tutaj możemy dokonać ostatnich szlifów na naszym zdjęciu, na przykład odkrywając trochę, trochę ekstra cieni, dodając ciutkę kontrastu może jeszcze trochę podkręcając ciep... w ciepłą stronę ten nasz kadr i zwiększając nieco saturację. No i zobaczcie jeszcze jedną rzecz, którą możemy zrobić: to dodać delikatny gradient tu z tej strony, żeby przyciemnić ten narożnik, tu z tej strony, żeby przyciemnić ten narożnik. I zasadniczo klikając OK w tej chwili. Mamy już to nasze zdjęcie po wywołaniu. Popatrzcie, przeszliśmy od de facto kadru, który wyglądał w ten sposób: czyli miał, nieostry ten, miał ostry pierwszy plan i nieostrą górę, łącząc go następnie z ekspozycją, która miała ostrą górę. I dodając prosty kamera Raw Filter, mamy zdjęcie, które. Może nie jest jeszcze powiedzmy idealnie obrobione, ale mamy zdjęcie, które możemy już praktycznie pokazać. Pamiętajcie, Dwie możliwości, albo filtr gradientowy na jednej z warstw, która ma ostry jeden lub drugi plan, albo po prostu pędzel, krycie, maski kolorem czarnym i w ten sposób łączymy dwie ekspozycje. Oczywiście możecie to też zrobić z takiem, ale ja tej techniki dzisiaj nie będę Wam pokazywał, ponieważ pokazywałem ją przy okazji filmiku, który jest gdzieś tutaj dotyczącego, doty, dotyczącego zdjęć makro i tam łączyłem za pomocą. Są taka 5, 6 czy 7 ekspozycji. I to tyle, jeśli chodzi o ten poradnik, moi drodzy. Kolejny film na kanale zgodnie z moją zapowiedzią z ostatniego live'a pojawi się w niedzielę jeszcze nie wiem tradycyjnie, co to będzie, ale na pewno coś, co przyda się wielu z was. No i kończymy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka. Zasubskrybujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.